oprócz występujących z terenu miasta i powiatu Tarnowskiej Góry mamy tutaj dwoje trochę dalej i jedną z nich jest Daria Świetarczyk. Dobry wieczór. Nazywam się Daria Świetarczyk, przyjmuję z Kryta. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona, bo ja to tak piszę do szuflady, raczej nie bardzo się nadaje do takiego człowieka, który lubi się uzewnętrzać, tak że bardzo mi zapada stres i bardzo przepraszam, jeśli coś tam. Ja wydałam kiedyś tam wierszy swoimi pieniążkami, swoim własnym nakładem, chyba tak po to, żeby się to uporać z przeszłością i takie swoje lęki zrzucić na papier, chyba właśnie przez to piszę, żeby troszeczkę można poczuć się lepiej. Pierwszy wiersz na tytuł Przyjaciółko. Przyjaciółko depresją, tkwisz przy mnie niestrudzenie jak matka przy konającym dziecku. Ocierasz moją spoconą twarz cierpieniem, pojesz moje wyschnięte usta smutkiem. Otulasz mnie beznadzieją, zazdrośniesz czegoś, by nikt nie wdarł się w naszą intymność. To taki wierszyk strażniczka. Między nocą a świtem dziecko śpi spokojnie wtulone w objęcia matki. Między nocą a świtem mąż pochrapuje ci ludką ręką, obejmując biodro żony. Między nocą a świtem kot przeciąga się leniwie, mrucząc kołysanki. Między nocą a świtem stoję w oknie, czujnie węsząc, nie daje się zwieść pozorom. I wiesz, powietrzność. Czy widziałeś mojego anioła? Głowa zwieszona, połamane skrzydła, klęczy przede mną ze zwichniętymi ramionami. Różaniec wypadł z dłoni. Upadam obok niego. Muszę go podnieść, pocieszyć. Sklejam go, łatam cernię. Zdrętwiałymi rękami spinam pióra. Wieszam krzyżyk na szyi. Przetrzesuję włosy, bandażuję kolana. I tak powietrzność. Dopóki sił starczy. Dopóki nadzieja tkwi się w jego lubieskich oczach. Jeszcze myślę trochę dalej niż Daria, ale nie tak daleko. A gdzie to może sam powiem? Ja wiem gdzie, ale nie to. Witam, serdecznie, no jestem z Siemianowic, śląskich, tak, z klubu Wzajemna Pomoc. 15 lat już jestem członkiem tego przepowieszenia. No trafiłem z problemem, nałożył moment bardzo dla mnie ciężki, aczkolwiek jestem osobą uzależnioną, żeby była jasność. Ale jak się okazało, jak zacząłem czerpać wieście, czy doświadczać się prądów terapii, się okazało, że droga osoby, która rozumiała jest uzależniona, to dużo ludzi doświadczenia. Wiadomo o czym mowa, prawda? W każdym razie, no i tak się podziało, że jakoś też chyba, no dokładnie rok, jak byłem członkiem towarzyszenia, zacząłem coś tam przelewać na papier swoje własne przemyślenia. No bo takie, którzy mają po prostu. Jak nie ma się z kim pogadać, to trzeba chociaż coś przelewać na papier. No i tak właśnie zacząłem przelewać różne swoje takie przemyślenia różne. No nie powiem, że niektóre są bardzo, jak dzisiaj czytam z tamtych czasów te moje wiersze, no to są dla mnie trudne. Czasami się dziwię, że ja to napisałem. To znaczy nie chodzi o to, ale chodzi o to, co napisałem, prawda, i jak. To, sam się to zrobi, no ale nie bardzo stawmy to. Nie te przywiozłem na dzisiejsze spotkanie, czy to troszeczkę inne. I pierwszy, jaki przedstawię, to za tytuł Marzenie zimowej nocy. Napisałem go tak, jak tylko w tym czasie to było w roku 96, kiedy żona była na oddziale odwykowym. I właśnie marzenie zimowej nocy. Długie zimowe noce, nad rzekami drzemiące, skute lodem zasępione, zaspane. Ziemia w białym całunie, drzewa w srebrzystym lunie, jak na obrazie czasu zatrzymane. Zimne dni, zimne noce, w samotności, tęsknocie. Szary tydzień i znów szara niedziela. Nie pamiętam już za co tak los mnie naznaczył. Ślepy los, który uczuć nie podziela. Zamiar nam ruszyć drogę. W
chciałbym przeżyć przygodę, lecz się waham, bo to już dzisiaj temni. Nadal więc tu zostaję, w nich kalendarz dodaję, a w marzeniach przemierzam duch stęgi. Plączą mi się już myśli. Może chociaż się przyśni uśmiech jasny i spojrzenie radosne, bo choć zima tak sroga, myśl się rodzi nieboga, by cię dotknąć, tak jak dotknąć za wiosnę. No i takie teraz bardziej bliższe tematowi, o którym mówiłem wcześniej. Wiesz, pod tytułem Nawroty, no to się kojarzy już bardzo blisko, prawda, z chorobą jakąś tam. Tu chodzi konkretnie o nawroty właśnie w naszym temacie. Letni ranek, letni dzień, wieczór letni. Czas się wlecze i wydarzeń brak. Czujesz się jak dziad stuletni. Czujesz się jak porzucony wrak. Gdzie twa werba, zapał i odwaga, którą kiedyś zadziwiłeś świat? Gdzie twa mądrość i kroków rozwaga? Nie pozostał po nich nawet ślad. Zapomniałeś chleba poprzedniego smak. Nie pamiętasz, jak pachną warzywa. Rozpoznajesz tylko jeden znak, który ciągle ma i przyzywa. Nie pozwól sobie na nawroty. Nie daj się omotać nałogowi. Coraz trudniejsze będą powroty, by człowiek mógł zaufać człowiekowi. Nie urodziłeś się przecież zły. To ta choroba ci ćwiekiem. Zacznij kochać siebie, potem kochaj innych, porozmawiaj z drugim człowiekiem. No i jak już wróciła z tego szpitala na wiosnę, jakoś to właśnie na wiosnę ten wiersz powstał następnego roku. Przystań na chwilę. Przystań na chwilę pod drzewem lipowym i wspomnij starego wieszcza. On też przeżył dramat w życiu swoim, lecz przecież życia nie skreślał. Łatwo jest spaść w stan euforii, gdy coś się uda lub zrobi wielkiego. Sławi nie tworzą nowej historii, lecz ludzie czynu i serca wielkiego. Poznałeś smak życiowych doświadczeń. Poznałeś lęk następnego dnia. Dzisiaj potrafisz zdarzenia tłumaczyć nie krętym, nie wiem, ale prostym tak. Cierpienie utuliłeś w kolebce czasu. Siłą pragnień przerywasz łańcuchy. Myśl chce zdążyć za szczęściem w mariaszu. Słońce ślepowi nie otuchy. Dokonałeś już wiele, wciąż mało. Masz niedosyt, uczucie niespełnienia. Pamiętaj więc, rzeźbę doskonałą ręce mistrza tworzą, nie marzenia. Dziękuję bardzo.